Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Dzień zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Saługa, przewodniczący Śląskiej Platformy, poseł. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od przykrej niespodzianki. Małgorzata Kidawa-Błońska jednak nie zostanie prezydentem Polski. Przykrym. Małgorzata Kidawa-Błońska odegrała niezwykle ważną rolę przez ten czas od początku startu kampanii do 10 maja. Gdy wybuchła pandemia, mówiła, ostrzegała Polaków, że to zły czas na prowadzenie wyborów. Ostrzegała też polityków. Zapłaciła za to dużą cenę. Jakby spadek poparcia, taki wyrażony bezpośrednio dla niej, no ewidentnie było to jakby przyczyną tego było to, że ona właśnie taką narrację prowadziła. Ja myślałem, panie przewodniczący, że to po prostu chaotyczna, słaba kampania decydowała o tym, że ona skończyła na 2-4% w sondażach, które zresztą sama, jak przekonywała mnie również, uznawała za swój sukces. Tej kampanii tak naprawdę nie było, odkąd jest pandemia. Trudno mówić o kampanii w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Specyficzna sytuacja, specyficzny czas, ale no podjęliśmy nową decyzję. Mamy nowe rozdanie, nowe wybory. Według nowych przepisów wyłoniliśmy nowego kandydata i będziemy z tym kandydatem walczyć o zwycięstwo w wyborach prezydenckich. A to ciekawe tak też swoją drogą, że Małgorzata Kidawa-Błońska została na tej konferencji piątkowej przedstawiona jako polityk, który zatrzymał te nieuczciwe wybory kopertowe. To ciekawe spostrzeżenie. Tak, to pierwsza o tym mówiła, później konsekwentnie prowadziła tego typu narrację, mówiąc właśnie, że w tych wyborach nie da się wziąć udziału i że nie da się prowadzić kampanii, a tak naprawdę mówiła to, co mówiła większość Polaków. Większość Polaków nie chciała wyborów 10 maja. Jeżeli no tak, panie pośle, tylko że odmieszania. Jeżeli opinię publiczną, to było jakby największy taki live motive, czy wybory się powinny odbyć, czy nie, większość mówiła, że nie. Ale od mieszania polityków w szklance łyżeczką herbata nie staje się słodsza, to z całą pewnością. Natomiast czy Małgorzata Kidawa-Błońska wciąż jest politykiem Platformy? Widać było chociażby to na tej konferencji prasowej, gdzie drugiej przedstawiał nowy kandydat na prezydenta, pan Trzaskowski. Małgorzata Kidawa-Błońska była też uczestnikiem zarządu partii, który podejmował tą decyzję, także jak najbardziej jest politykiem Platformy i współdecyduje o tym, co się w Platformie dzieje. Przyzna pan, że trochę przygnębiający to był widok tej pierwszej konferencji, na której Kidawa-Błońska ogłaszała swoją rezygnację. Sama, w pustej sali, nikt z partii się nie pofatygował, żeby stanąć z nią przed dziennikarzami? Był to wybór pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wiele rzeczy w ostatnich dniach brała jakby na siebie i też wzięła na siebie tą decyzję. To była jej decyzja o wycofaniu się z wyborów, jej decyzja o tym, żeby Koalicja Obywatelska wyłoniła nowego kandydata i chciała o tym zakomunikować sama. To nie była jakiś nacisk partyjny, nie było to sterowanie z zewnątrz, to była jej decyzja. Jeszcze raz mówię, zapłaciła cenę za to, że mówiła prawdę Polakom i mówiła prawdę politykom Prawa i Sprawiedliwości, że tych wyborów w maju a Polacy nie chcą, b nie da się ich uczciwie i bezpiecznie. Panie przewodniczący, ale to co, Kosiniak-Kamysz nie mówił prawdy, dlatego mu w sondażach nie leciało na łeb, na szyję, tylko nawet coś zyskał? To my, koalicja, a ona jako nasz kandydat mówi o tym, że te wybory kopertowe, które były szykowane przez ministra Stasina, przez Pocztę Polską, że one będą nieuczciwe, że one będą niedemokratyczne, że one nie będą wolne, nie będą tajne, a dwa, że w pandemii tego typu akcji, tego typu zamieszania się prowadzić nie powinno. O tym na pewno pan Kosiniak nie mówił, a jeżeli mówił, to na pewno nie tak dosadnie. Jeszcze raz, to tylko ona zapłaciła tą cenę. No, panie przewodniczący, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego miałoby to oznaczać dramatyczny spadek w sondażach, akurat tego typu argumentacja, ale popatrzmy teraz jeszcze na ten proces wyłaniania kandydatów. Czy pan mógłby mi przypomnieć, jak nominowaliście Małgorzatę Kidawę-Błońską na swojego kandydata na prezydenta?
Oczywiście decydowała o tym Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Taka była wtedy decyzja zarządu partii, ale też czas był inny. Wtedy można było powyżej dwóch osób się spotkać. Dzisiaj już nie bardzo wtedy można było prowadzić otwartą kampanię wyborczą. Teraz nie bardzo, więc inny czas, inne decyzje, inna też dynamika podejmowania decyzji. Ciało Platformy 32-3-osobowe, bo takim jest zarząd partii, to też jakby przekrój całej partii plus partie koalicyjne i takie poparcie uzyskała. Nie dało się na pewno zrobić w tych dniach konwencji, ponieważ nie wolno robić tego typu zgromadzeń publicznych. Może korespondencyjnie może należało to zrobić i to byłoby również... Przypominam, że kiedy wybraliście Małgorzatę Kidawę-Błońską na kandydata, no to chwaliliście się, że to były demokratyczne prawybory, jedyna partia w Polsce, a teraz to zarząd, czyli jakieś ciało reprezentacyjne. Też wybrane, wszyscy członkowie zarządu są wybrani. Wyłania kandydata. Demokratyczny, też często w bezpośrednich wyborach, jak chociażby przewodniczący partii czy szefowie regionów, a poza tym elektorat dzisiaj oczekiwał od nas szybkiej decyzji, ponieważ jakby ten czas wyborczy wciąż trwa. My, mimo że mamy nowe wybory, to część kandydatów jest od kilku tygodni w takiej, no, pseudokampanii, bo jeszcze raz mówię, tej kampanii takiej prawdziwej, jak to pamiętaliśmy z dawnych czasów, nie ma. Wystawiliśmy kandydata, mieliśmy wybór między panem Sikorskim a panem Trzaskowskim. Ostatecznie jednogłośnie poparty Rafał Trzaskowski, myślę, bardzo dobry kandydat, znany powszechnie społeczeństwu, zwycięski w wyborach na prezydenta Warszawy, będzie zapewne bardzo poważnym kandydatem do odebrania tytułu prezydenta panu Andrzejowi Dudzie. A to w ubiegłym roku, panie przewodniczący, nie wiedzieliście, że Trzaskowski jest lepszym kandydatem niż Kidawa-Błońska? Inne czasy, jakby inne emocje, inny podtekst podejmowania decyzji. Tu szybki, krótki czas, ponieważ szykuje się szybka, krótka i dziwna kampania wyborcza. Czekamy na ostateczne przepisy, które będą te wybory jakby opisywać, czy według jakich będą przeprowadzane. Jeżeli kandydatka wycofała się z tego wyścigu, jeszcze raz mówię, zapłaciła wielką cenę za to, że odważnie mówiła o tym, że tych wyborów w czasie pandemii, w tym dziwnym czasie, gdy była cała Polska na kwarantannie, prowadzić się nie da, Polacy nie chcą wyborów w maju, wycofała się z wyścigu o fotel prezydencki. W innym czasie, w innej dynamice, w innym otoczeniu podjęliśmy tą decyzję o wyborze pana Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. Panie przewodniczący, czym Rafał Trzaskowski w takim razie zamierza odbić się od tego sondażowego dna, na którym znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska? No, swoją osobą i sposobem prowadzenia kampanii. Jak to będzie, trudno mi dzisiaj powiedzieć, przesądzać, ponieważ no, znowu ta dynamika prowadzenia kampanii będzie pewnie się rozkręcać z dnia na dzień, ale przedstawi Polakom swoją ofertę, swój program, swoją osobę i poddają ocenie. No, nic tu się wielkiego nie wymyśli. Rozumiem, że argumentem, który was przekonał, żeby to Trzaskowskiego wystawić, kiedy dostaliście drugą szansę, to był jakiś sondaż, który zamówiliście, który obejmował jakąś grupę kandydatów potencjalnych i w nim Trzaskowski miał wynik razem z Donaldem Tuskiem najlepszy. Sikorski z kolei bardzo słaby, prawda? Z tym bardzo słaby to nieprawda. Oczywiście jak każda partia badamy jakby nastroje społeczne i badamy kandydatów. Pierwsze, żeby być kandydatem, to trzeba bardzo tego chcieć. I to jest pierwsza decyzja, która determinuje wybór kandydata. Sikorski podobno chciał bardziej, panie przewodniczący. Pośród tych, co bardzo chcą. A następnie, który ma większe jakby szanse, który lepiej argumentuje, lepiej trafia do wyborców, lepiej przekonuje, no i który jakby swoją osobą jakby bardziej skłania wyborców do oddania głosu na niego, i taką osobą jest Rafał Trzaskowski. Panie przewodniczący, a dlaczego w tych wyborach, skoro one są takie ważne, jak przekonujecie, najważniejsze może w historii Polski, którą znamy, nie wystartuje Donald Tusk?
To by trzeba pytać Donalda Tuska. Jak powiedziałem na samym początku, pierwszą jakby czynnością, którą kandydat musi wykonać, żeby zostać kandydatem, to musi chcieć. Donald Tusk takiej woli nie wyraził. Wyrazili ją inni, wyraził ją właśnie pan Sikorski, wyraził ją Rafał Trzaskowski. Pan Donald Tusk nie wyraził takiej woli, ochoty, więc nie był brany pod uwagę. A czy tak patrząc na to wszystko okiem polityka z jednej strony, a z drugiej strony człowieka, który tę politykę ocenia. Jeśli w zeszłym roku udało się jakoś uzasadnić decyzję Tuska o niekandydowaniu, to czy dziś nie jest ona zupełnie niezrozumiała? No ale w ogóle nie prowadziliśmy tego typu rozmów. To były raczej, myślę, że kandydowanie Donalda Tuska to jest jakaś życzeniowość jakiejś grupy ludzi. To po co on był w sondażu, który zamówiliście? Po co badaliście jego potencjał wyborczy? Fajnie byłoby, gdyby. Bardzo dobre to jest, jeżeli chodzi o odniesienie się do innych. Fakt, Donald Tusk to nasza najlepsza marka i teraz przyrównanie, no wymyślam teraz, tak, kandydata A porównanie z kandydatem B, jakby niewiele nam mówi. Już przyrównanie do Donalda Tuska mówi nam, w którym miejscu ten kandydat jest i taki naprawdę jakie on ma poparcie, rozpoznawalność czy akceptację społeczną. Donald Tusk, przypominam, jedyne wybory prezydenckie, w których startował, to przegrał. Tak, ale jest najbardziej rozpoznawalnym politykiem Platformy Obywatelskiej i odniesienie się do niego, porównanie się do niego jakby daje taką dodatkową wiedzę wynikającą z sondaży. A czy Borys Budka, jak niektórzy politycy Platformy wskazywali, nie powinien być w takiej sytuacji również jako lider, szef partii, naturalnym kandydatem i najwłaściwszym kandydatem w tych wyborach prezydenckich? Możemy dzisiaj gdybać różnorakie scenariusze. Kandydatem jest Rafał Trzaskowski i jakby o tym już nie powinniśmy dyskutować. Borys Budka na pewno byłby równie dobrym kandydatem. Zdecydowaliśmy jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska, że kandydatem będzie Rafał Trzaskowski i jakby nie ma co wracać do historii. Pewnie w Platformie Obywatelskiej jest na pewno jeszcze więcej znamienitych ludzi, którzy gdyby stanęli w szranki wyborcze, mieliby duże szanse. Jeszcze raz powtarzam, pierwsze trzeba chcieć, drugie mieć bardzo dobre jakby notowania wśród elektoratu, wolę walki. No i z tego wszystkiego wyszło, że tym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski. Panie przewodniczący, czy Rafał Trzaskowski, który jest prezydentem Warszawy, powinien przed rozpoczęciem tej kampanii zrzec się urzędu, nie firmować fikcji, jakby dzieląc obowiązki jednego i drugiego? Myślę, że poinformuje o tym niedługo właśnie pan prezydent Trzaskowski. Myślę, że on najlepiej wie, co powinien zrobić i w odpowiednim czasie się społeczeństwo o tym dowie. Dzisiaj czekamy na rozpisanie wyborów, na podanie terminów i na te decyzje przyjdzie zapewne czas, to odpowiedzialny polityk, bardzo rozsądny i myślę, że podejmie takie decyzje, że nie będą one tutaj kuły w oczy i nie będzie z tego powodu przedmiotem krytyki ze strony oponentów. Czyli mam rozumieć, że według pana takim wyjściem byłaby rezygnacja z urzędu w momencie wystartowania w tych wyborach? Absolutnie nie, żadna rezygnacja z urzędu, natomiast musi ułożyć współpracę w ramach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, swoją pozycję też w ramach człowieka, który prowadzi kampanię wyborczą i myślę, że on ma takie przemyślenia i gdy przyjdzie czas, to o takich decyzjach poinformuje. Wiadomo, że na czas kampanii trudniej prowadzić urząd, więc jakieś regulacje wprowadzić, co nie znaczy, że będzie zawieszał swoją prezydenturę, bo prezydentem jest i do czasu, a z niej nie zrezygnuje, bądź jakieś inne fakty, jak chociażby wybór na prezydenta Polski, nie pozbawią go tej prezydentury. No tak, panie przewodniczący, tylko samorządy dzisiaj walczą z pandemią, mają na głowie kryzys, cięcia, masę problemów i w tym czasie prezydent Warszawy, największego miasta, stolicy, pójdzie na urlop? Pamiętajmy, że prezydent Duda też ważną rolę
pełni jakby w tym systemie państwa i on wcale nie jest na urlopie w czasie prowadzenia kampanii. Gdy była kampania parlamentarna, premier i ministrowie nie zawieszali urzędów prowadząc kampanię wyborczą. To jest kwestia organizacji pracy wewnątrz urzędu, ale nie chcę się panu prezydentowi Trzaskowskiemu wcinać, jakby jakie rozwiązania ma podjąć. Natomiast mówienie, że powinien coś zawiesić, jest jakby nonsensowne. Jeszcze raz mówię, premier Mazowiecki nie zawieszał premierostwa, gdy był liderem partii, która startowała do Sejmu. Premier Mazowiecki? Morawiecki, przepraszam. Premier Mazowiecki i marzy się. I Hanna marzy. Suchocka, jeszcze pan zaraz wspomni. To zastanawiałem się, do czego prowadzi ta paralela. Są w Platformie takie, były też takie głosy, które, jak rozumiem, były też trochę argumentem przeciwko Trzaskowskiemu. Nie oddawajmy, jak to mówili wasi politycy, nie oddawajmy stolicy w ręce komisarza PiS, zakładając oczywiście, że Trzaskowski te wybory wygra. Chciałbym, żeby Platforma miała taki problem, żeby w Warszawie był taki problem, że prezydent Trzaskowski zostanie wybrany prezydentem i będziemy się wtedy martwić o to, kto będzie następnym prezydentem Warszawy. Do tego długa droga, chociaż... Życzy pan w Warszawie komisarza z PiS jako jedyny polityk Platformy? Jeszcze raz? Życzy pan w Warszawie komisarza z PiS jako jedyny polityk Platformy? Życzę Polakom prezydenta Trzaskowskiego. Gdy to się nadarzy, będą rozpisane wybory w stolicy i wtedy będziemy walczyć o prezydenta stolicy, ale dzisiaj prezydent kraju znaczy coś więcej w tym całym systemie. No, ponoć w Platformie jest taka obawa przed scenariuszem ze zmianą nawet ustawy o samorządzie i umożliwieniem komisarzowi, już wybiegając naprawdę, naprawdę daleko w przyszłość, rządzenie stolicą do 2023 roku. Myślę, że za daleko, za daleko. Wasi politycy tak mówią. Na razie wygrajmy wybory i miejmy ten kłopot. Życzę tego sobie i wszystkim sympatykom Koalicji Obywatelskiej. Jak pan sobie wyobraża, biorąc pod uwagę, jeszcze raz odwołując się do sondaży, z którymi kończyła swoją przygodę wyborczą Małgorzata Kidawa-Błońska, że Rafał Trzaskowski wejdzie do drugiej tury? To jest cel minimum w tej waszej strategii? No, wydaje się, że tak, że celem minimum jest oczywiście druga tura, ale marzymy o zwycięstwie. Jesteśmy na tyle poważną partią i od 2001 roku albo wygrywającą, albo zajmującą... Albo przegrywającą. Albo zajmującą drugie miejsce, że innego scenariusza dzisiaj nie rozważamy. Ale nie zatrzymujemy się na drugiej turze, walczymy o zwycięstwo w ogóle. Kto będzie, panie przewodniczący, kandydatem Platformy w nowych wyborach prezydenta Warszawy? Znów wybiegając trochę w przyszłość, zakładając, że Trzaskowski te wybory prezydenckie wygra, co dzisiaj wydaje się może mało możliwe, ale kto wie, jak potoczy się kampania. Radosław Sikorski, to nazwisko, które pojawia się naturalnie w tych spekulacjach, to jest właściwy trop dla stolicy? Na taką okoliczność? Myślę, panie redaktorze, nie traćmy dzisiaj na tego typu dywagacje czasu. One nie mają jakby dzisiaj żadnego znaczenia. Gdy wygramy wybory, gdy pan Rafał Trzaskowski wygra, to wtedy będą się warszawiacy i nasze struktury tam zajmować tym, kogo ewentualnie wystawić na prezydenta stolicy. Myślę, że też tych kandydatów, jeszcze raz mówię, ta ławka w Warszawie, w Platformie jest dość szeroka. Nie będziemy chyba mieć takiego momentu, że nie będzie chętnego, bo to byłby jakiś tam czarny scenariusz. Natomiast nie wybiegajmy, zajmijmy się tą kampanią i jak najlepszą kampanią Rafała Trzaskowskiego. Panie przewodniczący, to jeszcze zapytam o taką sytuację związaną ze stanem, który mamy obecnie. Aha, może najpierw na początek jeszcze jedno pytanie o kampanię Trzaskowskiego. Jak on będzie tę kampanię prowadził? W stanie epidemii albo w stanie jeszcze właściwie lekkiego rozluźniania tych ograniczeń, do których już się trochę przyzwyczailiśmy? No, będzie ciężko, tak? To na pewno nie myślimy o czymś takim, że to będzie tak jak przed tam 15 marca. No, ale zaraz. Tym właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska uzasadniała również swój słaby wynik. Nie mogła spotykać się z ludźmi, nie prowadziła kampanii, nie było spotkań w miastach z mieszkańcami itd., itd. To skoro to było obciążeniem Kidawy-Błońskiej, to w jaki sposób będzie atutem Trzaskowskiego?
nie jesteśmy przed, w pierwszej połowie marca ani w lutym, ale też nie jesteśmy w drugiej połowie marca. Dzisiaj widzimy, że już pewne rozluźnienia nastąpiły, pewne jakby te zamrożenia zostały odmrożone. Już jest łatwiej, co nie znaczy, że jest normalnie. Będziemy też działać jakby w ramach innej ordynacji wyborczej, w innym sposobie oddawania głosów, co też było krytykowane przez nas, te wybory kopertowe. No i dostosujemy do tego, jak to dzisiaj jest. No, jak to wygląda, no to widać po kampanii innych kandydatów. Raczej konferencje prasowe, raczej małe wizyty, małe spotkania, niż właśnie spotkania z ludźmi, prowadzenie kampanii przy pomocy jakichś wieców wyborczych czy organizacji spotkań. Kiedy te wybory się odbędą, pańskim zdaniem, albo kiedy powinny się odbyć? Powinny się odbyć w drugiej połowie lipca. Tak to wygląda jakby z takiego normalnego kalendarza, bo przypomnijmy, że dzisiaj nie mamy jakby obowiązującej ustawy tej zmienionej przez Sejm. Jeszcze ona musi przejść przez Senat, wrócić do Sejmu i być podpisana przez prezydenta i dopiero wtedy powinna pani marszałek Witek rozpisać wybory, gdy będzie już wszystko jasne. Od tego czasu powinno minąć minimum 60 dni na rozpisanie nowych wyborów, więc jak się tak patrzy, to raczej powinien być koniec lipca niż jego początek. Ostatnie pytanie. Andrzej Sośnierz, śląski poseł koalicji rządzącej Porozumienie Jarosława Gowina, w ubiegłym tygodniu powiedział w wywiadzie w Dzienniku Zachodnim o swoich refleksjach dotyczących walki z epidemią, podając konkretne przykłady, stwierdził, że rząd w pewnym sensie manipuluje czy steruje wynikami epidemii, również na Śląsku, a ta krzywa legendarnie wypłaszczana ma inny przebieg niż informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Co zamierza z tym zrobić, albo jaki jest komentarz na ten temat polityka Platformy? Robimy za mało testów, z tego powodu mamy stosunkowo statystycznie mniej chorych, no i z tego powodu statystycznie mniej zgonów. No my się systematycznie dopominamy o wzmożenie testowania. Dzisiaj widać, że na Śląsku tych zakażeń jest więcej, ponieważ testów nagle wykonujecie. Ale mniej chorych, mniej zgonów, to nie wiem, czy jest akurat aż taka zależność, ale proszę bardzo. Mniej testujemy, mniej wiemy. Mniej testujemy, mniej stwierdzamy zakażeń. Mniej stwierdzamy zakażeń, mniej potem odnotowujemy zgonów z powodu koronawirusa. Oczywiście życzymy sobie, żeby tych zgonów było jak najmniej, czyli zwiększenie ilości testowania. Wszystkie kraje jakby sąsiednie czy rozwinięte testują znacznie więcej, mają większe rozeznania na temat zakresu tej pandemii i wyłapują nowe ogniska. Przykład Górników pokazuje, że brak testowania nie znaczy, że nie ma problemu. W Krakowie zrobiono badania i wyszło, że z tych badań, że znaczna część zbadanej grupy miała styczność z tym wirusem, czyli choruje nas inaczej. Zarażonych wirusem jest znacznie więcej Polaków niż mówi o tym rząd. Czy to jest dobrze, że nie wiemy? Wydaje mi się, że nie, że zawsze lepiej jest wiedzieć, bo jak się wie, to można reagować. Wojciech Saługa, poseł, przewodniczący Śląskiej Regionalnej Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem na łączach wideo w drodze z Warszawy do domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia.